Witam w kolejnej lekcji trigonometrii. Dzisiaj się zajmiemy radianami. Tak, dokładnie. Dzisiaj wprowadzę pojęcie radiana. No to zacznijmy od razu. Czym jest radian? Radian to będzie nasza nowa jednostka do mierzenia kątów. Będziemy mierzyć kąty w radianach. Teraz mierzyliśmy kąty w stopniach. Na przykład mieliśmy 20 stopni, albo 45 stopni, 90 stopni. A teraz będzie to wyglądało trochę inaczej. Będziemy mierzyć kąty w radianach. I teraz tak, czym jest radian? Radian w ogóle z taką ogólną definicją definiowany jest jako kąt potrzebny do zakreślenia w okręgu łuku o długości jego promienia. No to jest trochę taka zagmatwana definicja, ale narysuję ci okrąg. Przynajmniej spróbuję narysować okrąg. Wyjątkowo mocno mi nie wyszedł. W każdym razie no to jest tylko takie poglądowe. Niech będzie, że to jest... Załóżmy, że to jest okrąg. I teraz tutaj będzie jakiś promień. Promień tego okręgu. Może go narysuję na czerwono. R. Długość promienia jest R w tym okręgu. Jakiś tam promień. No i teraz powiedzmy tutaj sobie narysuję jeszcze raz ten sam promień R i on ma jakąś tam długość, załóżmy, nie wiem, 1 powiedzmy, albo 2. R jest równy 2. Mam promień długości 2, no czegokolwiek, centymetrów, metrów, czym byśmy tam chcieli. I teraz tutaj się utworzył taki łuk. Tutaj na zielono jest łuk. I niech łuk się nazywa L. To jest nasz łuk. No i teraz tak, trochę jak funt. No dobra. I nasz łuk L, jeżeli ma długość 2, jeżeli L ma długość 2, to znaczy, że jest równy promieniowi. Czyli długość L jest równa długości R, czyli promienia tego okręgu. Jeżeli zakreśliśmy taki łuk, który ma długość równą promieniowi, to ten niebieski kąt tutaj, załóżmy, że to jest alfa, to kąt alfa to jest 1 radian. Tak to właśnie działa mniej więcej. To jest cała definicja zawarta w tym takim małym obrazku. Ten łuk ma długość promienia, więc kąt potrzebny do takiego tutaj rozwarcia jest równy 1 radianowi. No wiadomo, jeżeli narysuję łuk, który będzie miał długość 2 promieni, no to kąt będzie 2 radiany i tak dalej. No i w końcu, żeby jakby narysować łuk mający długość całego obwodu okręgu, to ile to będzie radianów? Długość całego okręgu to jest 2pi r. No i ile r-ów tam wchodzi w 2pi r? 2pi r to jest to samo co 2pi razy r. Czyli tam wchodzi 2pi. 2pi promieni jest w całym obwodzie długości całego obwodu. A jak właśnie w tej chwili powiedziałem, na każdy długość każdego promienia w łuku, czyli jak mam jeden promień tutaj, łuk ma długość jednego promienia, to wtedy jest to jeden radian, ten kąt. Jeżeli ma długość dwóch promieni, to wtedy są dwa radiany. No a tutaj mam długość 2pi. Mam tutaj, znaczy 2pi radianów. Będę miał 2pi radianów. Cały okrąg, cały, jakbym tu narysował kąt, cały kąt pełny, przepraszam, ma długość 2pi radianów. To jest ten kąt. Czyli w ten sposób, mówię to dlatego, że zaraz sobie przeliczymy radiany na kąty. To znaczy zazwyczaj będziemy mieli zadanie podane albo w radianach, albo w kątach i przeliczanie będzie rzadko. Radiany są nam najczęściej potrzebne, kiedy liczymy jakieś pole właśnie wycinków, długości łuków, kiedy będziemy obliczać i potem już w rachunku tym kalkulus, jak to się mówi po naszemu, no te całki wszystkie i tak dalej, no to potem będziemy używać właśnie tylko i wyłącznie radianów. We wcześniejszych lekcjach używaliśmy tylko kątów i jak widać daliśmy sobie bez problemu też radę. Kątów używamy właściwie głównie w jakiejś tam planimetrii, która jest następnym naszym dużym działem. Ona jest bardzo ściśle powiązana z tą trigonometrią teraz. Tam po prostu się rozszerza to trochę takie geometryczne, zresztą sam zobaczysz.
I to jest tyle, ale rzadko się zamienia radiany na kąty w zadaniu, po prostu możesz mieć zadanie, które polega na tym, zamień radiany na kąt i właśnie dzisiaj sobie takie zadanie zrobimy, bo oni lubią coś z tego dać. Teraz zobacz, do jakiego wniosku tutaj ładnego doszliśmy. Doszliśmy do takiego wniosku, że cały okrąg ma kąt 360 stopni. 360 stopni. To jest kąt, jak zakreślę cały, no domknę tutaj, kąt pełny, tak? 360 stopni. I to odpowiada 2 pi radianom. 2 pi radianów. Radian nie ma jakiegoś takiego skrótu. Generalnie pisze się w domyśle to 2 pi, to jest radianów, to z kontekstu wynika, że to nie jest po prostu takie luźne 2 pi, tylko że chodzi tu o kąt, a nie na przykład o długość czy coś. Czasami się pisze takie c, to jest bardzo popularne w tej notacji zachodniej. 2 pi, takich właśnie c tutaj, znaczy, że to jest 2 pi radianów, ale u nas się tego raczej nie używa, przynajmniej nie sądzę. W każdym razie zazwyczaj to wynika z kontekstu. To C takie tutaj małe jest opcjonalne, to raczej raczej nie. No więc teraz zobacz. Pi radianów analogiczne to będzie 180 stopni. I dalej się tego już nie dzieli. To jest najbardziej taki właśnie już pi radianów to jest nasza wyjściowy przelicznik i w ten sposób jest najłatwiej przeliczyć, wiedząc, że 180 stopni to pi radianów. Wiesz dlaczego? No to wynika z tego, że tutaj 2 pi, tak? 360. To 180 stopni to pi radianów i z tego możemy policzyć potem kąty albo radiany możemy poprzeliczać na kąty, co zaraz właśnie ci pokażę. Czyli jakie możesz mieć zadania na maturze. Przykładowe teraz dam ci wartości. Na przykład zamień. Po prostu polecenie będzie zamień stopni na radiany albo zamień radiany na stopni. Nie będę tego pisał już. 70 stopni. Mamy zamienić na radiany. Co robimy? Wiem, że pi radianów to jest to samo co 180 stopni. 180 stopni. No to 70 stopni to jest ile? To jest jakieś x. Czyli generalnie to piszę sobie tak. To jest taka zwykła proporcja, która jest bardzo przyjazna i w ten sposób możemy sobie zamieniać właśnie według tej proporcji. Będziemy sobie mnożyć, dzielić na taki x właśnie. Czyli tak. Pi to jest 180 stopni. Tutaj z lewej strony mamy radiany, a z prawej strony mamy stopnie. A 70 stopni no to jest jakiś x. Tak? Nie wiem, ile to jest. No, czyli x równa się 70 stopni razy pi przez 180 stopni. No i to jest... To już jest rozwiązane. Wystarczy to teraz podzielić po prostu. Możemy podać wynik dokładny, czyli liczbowy. Właśnie to jest ważne, to jest bardzo przyjemne w radiany, że znam ten wynik jakby jako liczbę rzeczywistą, bo stopnie... Nie wiem, ile to jest 70 stopni. Wiemy, to jest, nie wiem, 2 kg, a nie wiem, ile to jest 70 stopni. Nie znam tej liczby. A tutaj zaraz mogę dowiedzieć się, ile to jest 70 stopni. Zobacz. Stopnie się skrócą i w tym momencie już jestem w radianach. Zostało, bo to pi to jest właśnie jednostka radianowa. I teraz zera nam się tutaj skrócą, to jest 7 18 pi. I generalnie bardzo często właśnie w ten sposób to zostawiamy. Zostawiamy to w pi. Tego pi już nie ruszamy tutaj, że to jest 7 18 pi. Ale że możemy to teraz zrobić. No tak w tej formie bardzo często się to zostawia. Właśnie z tym pi tutaj związanym. Ale sprawdźmy to sobie teraz. 7 podzielić przez 18. To jest tyle. I teraz sobie pomnożymy to razy pi. Ok. Czyli to jest mniej więcej 1,2. 1,2. W przybliżeniu to jest w przybliżeniu 1,2 radiana. Radiana. Już nie chcę mi się tego pisać. 1,2 radiana. Czyli jak widzisz 70 stopni to jest mniej więcej 1,2 w radianach. I to jest jakaś liczba rzeczywista, która, no, która istnieje, tak? Którą możemy w jakikolwiek sposób tam zinterpretować sobie. No dobra, co tutaj dalej mamy? Zamień 2,34 to jest oczywiście w radianach. Radiany. Radianów. Na stopnie. No czyli postępuje dokładnie tak samo. Piszę sobie, że tylko, że tutaj jakby nie znam, to 2,34 to jest dla mnie wartość przybliżona. Muszę najpierw sobie dowiedzieć, ile to jest moich pi, prawda? Bo wiem, że pi to jest 180 stopni, a nie wiem, 2,34. Pi to jest mniej więcej 3,14, prawda? Więc pi to jest mniej więcej 3,14.
To zależy oczywiście, jak chcesz to przybliżyć, bo mogę po prostu tego nie zamieniać na pi, napisać, że 3,14 to jest... 3,14 to jest pi, po prostu. Tu są w radiany. 3,14 to jest 180 stopni, a 2,34 to jest x stopni, nie wiem ile. No i teraz postępuję dokładnie tak samo jak w poprzednim przykładzie, czyli x pisze, x równa się 2,34 razy 180 stopni, to jest oczywiście w radianach, podzielić przez 3,14, dlatego że 3,14 to jest właśnie pi. 3,14 to jest pi. To jest przybliżenie, mogę to po prostu podzielić i tak właśnie podzielę przez pi. I to jest jakby zamierzenie tego wszystkiego. No i teraz to jest równe ile? No zaraz zobaczymy, ile to będzie równe. I tutaj się radiany, jak widzisz, skrócą. To jest radian i to jest radian. I jednostka radian, której tutaj nie piszę, bo to radian to nie jest jednostka. To też jest bardzo ważne. Radian to nie jest żadna jednostka, więc na przykład jak mamy tam, nie wiem, prędkość kątową, no to radian przez sekundę, to nie jest radian przez sekundę, tylko to jest sekunda do minus pierwszej, czyli 1 przez sekundę po prostu, jak będziesz w fizyce potem miał takie zadania. Radian to nie jest jednostka, tylko tak jak stopień, to też nie jest żadna jednostka, to jest po prostu miara stopnia. Ale ja wiem, mam w pamięci, że te radiany tutaj są. To jest radian, to jest radian, radiany się jakby tutaj nam uproszczą. No i teraz co robię? Dzielę sobie 2,34 dzielę sobie przez pi, czyli przez moje 3,14. Ja sobie tutaj przybliżyłem, żeby widać było, że to jest jakby to samo. To jest tylko przybliżenie mojego pi. No i teraz sobie to podzielę i pomnożę razy 180 stopni. I zaokrąglimy sobie do najbliższego stopnia, czyli to będzie 134 stopnie mniej więcej. 134 stopnie. Jak widzisz, 2,34 radiana to są 134 stopnie. No i jeszcze jeden przykład sobie zróbmy. Tutaj mam taki właśnie typowy, pi szóstych. Pi szóstych radiana. Radiana. To jest bardzo, 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 bardzo popularna notacja, właśnie zostawianie tego pi w liczniku. I tak będziemy zawsze zapisywać. Raczej nie spotykam się z takim czymś, żeby zamieniać potem tak, jak właśnie było tutaj. Czyli zamieniać tego... Kurczę, nie mogę przednieść do góry. Żeby zamieniać to na takie właśnie postacie rzeczywistej, czyli 2,34, to raczej rzadko się zdarza. Raczej właśnie zostawiamy w pi, bo to jest wygodne po prostu. Jak ktoś chce, to może sobie zawsze zamienić, prawda? No dobra. Czyli tak, pi szóstych radiana, no to jedziemy, tak? Tak jak zawsze. Pi to jest 180 stopni, a pi szóstych to jest x. Czyli x równa się pi szóstych razy 180 przez pi. Pi szóstych razy 180 stopni przez pi. No i tutaj wystąpiła właśnie ta bardzo, bardzo wygodna rzecz, czyli właśnie pi nam się skróca i jak widzisz, właśnie dlatego się to zostawia, bo potem łatwo to wrócić jakby do tych kątów. I tutaj mam po prostu 180 stopni podzielić przez 6, to w pamięci wiem, że to jest 30 stopni. No i to jest właśnie, widzisz, jedna z takich bardziej podstawowych wartości. Pi szóstych to jest 30 stopni. To tak, żebyś wiedział po prostu potem na przyszłość. Możemy od razu zrobić też te najbardziej typowe wartości, na przykład 30 już znamy, 0 stopni to jest też 0 radianów, czyli sobie napiszmy 0 stopni, 0 radianów. 0 radianów, wiadomo, no bo to jest 0. 30 stopni, właśnie przed chwilą sobie policzyliśmy, pi szóstych radianów. Zobaczmy teraz 45 stopni. 45 stopni, ile to będzie radianów? No to może tutaj zostawię to w czystej formie, a na dole będę liczył. 45 stopni to jest x radianów, a pi radianów to jest 180 stopni. Więc x radianów to jest 45 stopni razy pi przez 180 stopni, jak widzisz. Czyli ostatecznie wychodzę, tutaj widzisz 45 i 180 nam się podzieli, żebyś to zresztą zobaczył. One się bardzo ładnie podzielą przez 9. 45 przez 9 to jest 5, a 180 przez 9 to jest 20. One się podzielą nie przez 9, tylko przez... przepraszam. Przez całe 45. Miałem chwilę zaćmienia. Oczywiście, że tak. 180 to są 4,45, prawda? 4 razy. Więc tu zostanie po prostu 4. Przepraszam, nie wiem, co się dzisiaj ze mną stało.
To jest oczywiście pi czwartych, tak? Pi czwartych. Pi czwartych radianów. Stopnie się skróciły, więc mamy pi czwartych radianów. To sobie dalej zapiszę. Pi czwartych. To jest następna popularna wartość. Co jeszcze wiemy? 60 stopni. To są wartości, jak widzisz, naszej tabelki, prawda? Tabelki naszej. To sobie już nie będę tego nawet pisał jeszcze raz. Po prostu sobie to policzymy tutaj w tym samym. I zostawiamy to, widzisz, jak w formie pi przez coś, prawda? OK. I teraz zróbmy sobie 60 stopni. 60 stopni to jest 60 razy pi przez 180. 60 stopni razy pi przez 180 stopni, czyli to jest pi trzecich. 60 stopni to pi trzecich. 90 stopni, no to już możemy sobie nawet odpuścić dzielenie tutaj, to sobie zrobimy w pamięci, bo 90 stopni no to jest 90 przez 180, czyli pi drugich. Pi drugich. 90 stopni to jest pi drugich. A 180 to już jest pi. 180 to już jest pi. 270 to są 3 drugie pi, prawda? I w ten sposób sobie będziemy przeliczać i potem jak będziemy robić już chyba co właśnie w następnej lekcji zaczniemy sobie te funkcje już takie trygonometryczne z wykresami i tak dalej, to wtedy od tamtej lekcji już będziemy używać tylko radianów i właśnie tej formy, że to jest pi przez coś, pi przez coś, pi przez coś. I to będzie nasze zadanie. Co jeszcze chciałem Ci pokazać dziś? Parę takich szybkich wzorów, ale to może Ci pokażę w sumie w następnej lekcji, żeby nie mieszać. Takich parę ładnych, małych wzorków na pole wycinka i długość łuku. Także dzisiaj sobie wyjaśniliśmy, czym są radiany. To są takie najbardziej podstawowe kąty przemienione na radiany. Radian to jest jednostka, która nam mierzy kąt. Jest to dokładnie to samo co stopnie, tylko że inaczej. I w kalkulatorze jak działasz, to musisz sobie tutaj właśnie zaznaczyć, że nie działasz w stopniach, tylko w radianach. To też jest ważne, żeby zawsze pamiętać o tym przełączeniu radiany, stopnie, stopnie, radiany. I to w sumie tyle dzisiaj. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.